Hanna Marasz, reżyserka spektaklu Candid, moimi Państwa gościem. Witam serdecznie Pani Hanno. Proszę powiedzieć, mówi Pani tak, to niezwykle przewrotny spektakl, trudno określić, sam Wolter tak mówił o swoim tekście. Czyli jak można określić ten spektakl? Jest to spektakl poważny, czy też z elementami komedii? Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że właśnie siła tego spektaklu polega na tym, że mamy niesamowity balans tych dwóch jakości, że z jednej strony jest to spektakl mocno komediowy, z takim dużym potencjałem komediowym, który staramy się gdzieś tam wykorzystać z zespołem, ale też pod tym wszystkim tak naprawdę jest druga warstwa filozoficzna, egzystencjalna, skłaniająca nas do szukania, dostawiania pytań. Spektakl będzie grany w magiczny czas, bo to jest to przesilenie noworoczne 30 premiera, ale też 31, potem 1 i 6. Dlaczego warto właśnie w tą magiczną sylwestrową noc spędzić z Candidem? Ja myślę, że przede wszystkim jest to niesamowita muzyka, zabawa stylami muzycznymi, formami muzycznymi. Jest to muzyka, dostaniemy dawkę muzyki, począwszy od kameralnych, lirycznych scen, po naprawdę przepiękne, zbiorowe, churalne sceny, ansamble. Więc jakby ta warstwa muzyczna jest na pewno czymś, dlaczego warto przyjść, ale też liczę, jako reżyser spektaklu, liczę na to, że warto przyjść na ten spektakl ze względu na to, co się będzie działo na scenie.